co zima przychłodzi, lato wynagrodzi. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Przedświąteczny tydzień. Ogrody pogrążone są w zimowym śnie, a nas zaczyna ogarniać świąteczna gorączka. Żeby złapać oddech, warto wyjść na spacer i przyjrzeć się roślinom. Niektóre z nich same stworzyły cudowne ozdoby, na przykład trzmielina pospolita. Mimo że to nasz rodzimy gatunek, jej pomarańczowo-różowe owoce wyglądają naprawdę egzotycznie, niczym miniaturowe bombki. Ozdabiając iglaste drzewka w ogrodzie, pamiętajmy, aby użyć takich dekoracji, które będą odporne na mróz, deszcz, śnieg i inne warunki atmosferyczne. Dobrze by było, gdyby były one także odporne na zabawy zwierzaków, które mogą odwiedzać nasze ogrody. Wspaniale prezentują się zawieszki z naturalnych materiałów, takich jak na przykład słomiane gwiazdki, szyszki, drewniane figurki, suszone owoce, w tym orzechy. W związku z tym, że dzień o tej porze jest niesłychanie krótki, najpiękniejszą ozdobą w ogrodzie, świąteczną i nie tylko, mogą okazać się światełka. Lampki mogą ozdabiać nie tylko rośliny iglaste, ale także inne nasadzenia i konstrukcje na działce. Możemy zawiesić girlandy lub postawić rozświetlone sanie czy renifery. Przyjemnie będzie na nie spoglądać przez okno. Na parapecie z kolei przyda się teraz mini ogródek, w którym możemy uprawiać przeróżne zioła, między innymi takie, które wcześniej przynieśliśmy z ogrodu. Możemy też pędzić seler, pietruszkę, buraki lub cebulę na szczypior. Taka smaczna, aromatyczna i ozdobna zielenina na pewno przyda się do przyprawiania i dekorowania wigilijnych potraw. Jeżeli pędzimy warzywa przyniesione z ogrodu lub wnieśliśmy niedawno do domu pelargonie lub sadzonki roślin balkonowych, które przez zimę mają się ukorzenić, kontrolujmy na bieżąco, czy nie pojawiły się na nich szkodniki. Bardzo często można na nich zaobserwować mszyce, które w cieple naszych mieszkań budzą się i zaczynają się rozmnażać. Jeżeli je zauważymy, należy jak najszybciej się ich pozbyć, żeby nie rozprzestrzeniły się na inne rośliny, które uprawiamy w domu. A nasze domowe rośliny doniczkowe także mogą stać się bożonarodzeniowymi stroikami. Wystarczy wyeksponować je w świątecznym wydaniu. Na przykład umieścić w osłonce z motywem Mikołaja lub zawinąć doniczkę w ozdobny materiał. Przybrać wstążką lub figurką z motywem choinki czy ośnieżonego domku. Taka kompozycja może być też wspaniałym podarunkiem dla osoby kochającej zieleń. A 19 grudnia przypada Dzień Wiecznie Zielonych Roślin. Przy okazji można sprawdzić, jak czują się nasze zimozielone rośliny w ogrodach, czy nie potrzebują dodatkowej ochrony, osłony lub zabezpieczenia. Im lepiej o nie zadbamy zimą, tym lepsza będzie ich kondycja w następnym sezonie. Życzymy wspaniałego tygodnia i cudownych przygotowań do świąt, a na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.